the little girl in red was walking through the woods when suddenly, out of nowhere, "Be careful, little girl," the big bad wolf sneered. "You're in Fantasyland, where things ain't what they seem." "Oh, shush, you big old meanie. You're the only threat in this wonderful land. With my magic crayons, I can do no harm. I can make the trees yellow, turn them upside down, turn grass into candy," said the little girl. "You do have the power to do what you will. Alas, I humbly urge you to practice restraint, for you are responsible for what you create. You're nasty, jealous, and mean. I just want to have fun, and you want me to learn. You lack scale and perspective, my sweet little child. Cześć ludziska, ja jestem Bartul, moi drodzy, chciałbym wam pokazać jeszcze DLC do Lairs of the Fear Interidance, czy jakoś tak. Rozpoczniemy teraz ten dodatek, zobaczymy co nam producent przygotował. Liczę na jakąś fajną rozgrywkę. Gra oczywiście ma swój klimat, ale brakuje czegoś, tej kropeczki nad i, tej wisienki na torcie. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Gramy chyba dziewczynką. Tak mi się coś wydaje. Wciśnij L, aby włączyć latarkę. Okej, już jesteśmy w grze. Wygląda to naprawdę zacnie. A zapomniałem, że myszką otwieram. O kurde, klucz? Nie. Nie klucz. Musi otwierać wszystkie szafeczki po kolei, a to wychodzi. Takie troszkę wydłużać czasy, tak to nazywam. O, tu coś jest. Zegarek. Wskazujące godzinę 11:37. Oznaczać. Kolejne dokumenty. Dobra. Generalnie jesteśmy w jakimś opuszczonym, zrujnowanym domu. Lara wie, co tutaj się dzieje. Becuchnie. Oj, kurde, nie wytrzymam tego. Quit looking at me like that. That dog is there for a reason. All right. You can let him out. For now. Pójdź w jakiś pies. Fajny motyw z tą latarką. To takie dodaje smaczku, klimatu.
gówno jest, że tak powiem brzydko. Chyba wszystko już pootwierałem. Gra powinna nagradzać. Otwieranie tych główien, a nie takie jakieś szukanie nie wiadomo czego. Why you wait for hell? Matki, co? Still life. Tak, martwa natura. Samo życie. Żareczka. Mać! Ja pierdolę! Ja pierdolę. Fajna pułapka, ale co mi z tego? Kurwa, jakbym się wystraszył. Czego, bo bym się pogubił, otwierałem te drzwi wszystkie, tutaj chyba... Tak, też się zastanawiam. Rozpierdziel mały. Aha, tu jest nasza ta. Dobra, to już kojarzę. Farba, ale fajnie to wygląda, wam powiem. Ładnie to wygląda, fajna grafika. Tutaj jest nasz pokój z podstawki, w którym malowaliśmy obraz. Szuflady tutaj chyba. To jest. Się wczytuje. Białe tło. Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life. But also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser and have some stories to tell. No! Put that down! You were doing so... What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense! Co to się kuźwa dzieje? Matko i córko. Tak, jestem dzieckiem, to maluję. Finally, are you ready to embrace true art? Oh, the summer trees, so green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser and have some stories to tell. Kuźwa, ja pierdzielę. Schizy. Możemy biegać, nawet nie wiedziałem. Chyba nic z tego, musimy przełożyć. Okej. Chyba kundla jeszcze brakuje, no nie no. Nie farbki na niebieskie. They sway in the breeze, but are none the wiser, just like you. Brilliant! Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. A co tu chodzi? Jakieś farby zielone. Tam wcześniej znalazłem niebieskie. Jeszcze mam czerwony. O cholera!
Żywak umrze, chciał mnie zjeść. Ah, yes, the autumn of life, when man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Okej, czyli jeszcze muszę jedną farbę znaleźć. Czarniejące niebo. Proszę, tu mamy żółte farbki znowu. Czy nam się ta okolica zmieniła? Chyba tak. Mamy kredę jeszcze jakąś. Which part of dark skies did you not understand? No, put that down. You were doing so well. Dobra, trzeba znaleźć. Mamy czarne farby. No, any old house will do in times of prosperity. We need to see how it fares when misery darkens the sky. No to kuźwa, przecież nie czarną wziąłem tą farbę. Co jest do cholery? To nie jest czarna farba. Ja pięć, jakie korytarze, kurde bela. Kuźwa. Ale schizy, ja pierdolę. Jest, tu mamy jakiś kolor. Ja tego nie dosięgnę. Nie dosięgnę tego. Ja mogę skakać, czy coś takiego robić? Nie. Do dupy. Kurde, teraz się już nie wrócimy z tą. Dosięgnąć tą farbkę, panie. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że ja nie mogę stąd wyjść teraz. To się kuźwa zacięło. A, ja to muszę kulkę wpiąć tam na górę. A. Dobra. Ale jazda. No jeszcze trochę dajesz, panie. Jest. Mamy farbki. Gdzie ja jestem? Mamy tą farbę czarną. Zmieńmy to tło. Raczej to chodziło chyba o zmianę nieba na malowanie go na czarne. You see, in the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Ja pierdziu, kolejna. Chyba te kredki zostawmy w spokoju. Mam zieloną farbę i tu mam czerwoną, ale zobaczymy, czy ta zielona pomoże.
not listening. How is some soggy grass going to help here? We need to make it warmer. A. Dobra. Może ta czerwona tu pomoże. Dobra, mam nadzieję, że ten kundel mnie nie zechwa. No! A wet rag won't do us any good, no matter what color it is. Co ja mam szukać? What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense. Finally! Are you ready to... You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. A z powrotem się cofnąłem do tego punktu. Zielone nie, czerwone nie. Farbki, więc szukamy dalej. O! Fuck! Dobra, może też żółty kolor będzie odpowiedni. Ja pierdzielę. O kuźwa, co to się porobiło? Cholera, że w kółko to z nie mogę wejść tam. Tu jest przejście, dobra. Kurwa było. That's right. The sun bestows its kind rays upon the land. It's getting warmer and warmer until finally. Marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy, but a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. No, fajny obraz. Ciekawe to wyszło. I believe he meant well. He wanted me to excel. When the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. A tu jestem pokój dalej, dobra. Farbom. Dobra. Pytanie teraz, gdzie dalej, ale jeszcze większy problem mam, bo nie wiem, czy nam gra się zapisała. W piwnicy jeszcze nie byliśmy i nie byliśmy na piętrze. Kurde, jaki Saigon tej piwnicy. Co to było? A. Tak sobie małe dzieci wyobrażają świat. Czy może powiem przestraszone dzieci? Czekajcie, bo tutaj chyba dalej nie ma przejścia. Kolejny obrazek, który udało mi się odnaleźć. I zebrać, bo zazwyczaj coś tylko możemy podnieść, zobaczyć i odłożyć. To już chyba drugi lub trzeci obrazek. Sprawdźmy teraz pierwsze piętro. Co się kurde stało?
A, to jest chyba rozpierdzielony ten dom, którym przyszło nam grać w podstawce. Mamy kolejny obrazek. Do czego nam posłużą, ale... Może nie, tu na razie nie będę szedł jeszcze. O cholera. Co tu się porobiło? Kto taki chleb zostawił? Jestem małym dzidziusiem. Rodą sięgam ledwo ponad 100. No ładnie. O cholera, pozamykane wszystko. Ja pierdziu, co się stało? Rewelacja. Gra mnie zablokowała, no proszę. Ja tutaj nic nie mogę zrobić przecież. Zapalić te lampki. Nie zapalimy, bo nawet nie dosięgnę. Ja pierdziu. Hey there. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Here, try for yourself. No, no, that's not quite right. Still not quite there. Kurde, niby grać? Panie, ja nie umiem grać na fortepianie, co mi tutaj kuźwa insynuujesz? Cholera, będę musiał chyba zagrać. Tak. Ja pierdzielę. Gra jest chora. No gdzie są moje kredki? Voila! Mamy kredki. Aha. Dobra, już teraz wszystko jasne. Kółeczko. Not bad. Look at you, young lady. It looks like talent runs in the family. Dobra, i co dalej? Dało mi się zagrać na fortepianie. Czas chyba teraz wrócić do drugiego pomieszczenia. Ale schizy.
Ja muszę zaraz do roboty lecieć. Uwaga, ja z tymi psami. Ciemno, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Okej, wszystko widzę, co tam jest. Super! Mam jakąś farbę przy sobie. Dziwactwa. Matko, co to jest za dziewczynka uciekła? Nie puści tam teraz, gra. Co to jest? Za schiz. To jest cały czas w miejscu chyba. Rando chciał mnie zabić. O cholera. Zaraz na głowę spadnie. Ja pierdolę. Mamy coś takiego jak zapis? Niekoniecznie. Zimno jest, a jak podejdziemy bliżej, to się rozjaśnia. I ten świat wygląda z perspektywy małej dziewczynki. Wszystko wydaje się takie olbrzymie. Szkoda, że granie nie informuje nas, kiedy jest jakiś zapis, bo kurde gram. Nie widziałem jeszcze żadnego checkpointa. A. Ej, czekajcie, bo ja się chyba wróciłem. Wrotem. O, coś tu mamy. Fragment rysunku. Tutaj nie ma nic. Ja kurde chyba krążę wokół. A nie, dobra. O. Chyba się znajdujemy w innej lokacji teraz.
A, jeszcze jeden obrazek. Shit! Jak się przestraszyłem. Dobra, brakuje nam jeszcze chyba jednego fragmentu. Mamy dwa. Nie wiem, czy zasłaniam swoją osobą. To widzicie, czy nie? Dobra, zbierzemy sobie ten rysunek. Na tym skończymy ten odcinek. Niestety nie na tym poziomie. To jest chyba ten sam obszar, tak mi się coś wydaje. Pierdyt. O, brawo. Mamy cały fragment. Dobra, i co teraz? Kolejny sprint na dół. Ojejku, jejku. Dlaczego nam posłuży ten obrazek? Się tu jakaś postać jest. Holy crap. Widzicie ten pies? Nasza dziewczynka. Her. Okej, tylko co? Muszę wrócić? O co to chodzi? Bez sensu. Jest tylko to. Zbierzenie alternatywnej drogi. Ta szafa nieszczęsna. Wróćmy się z powrotem. Ciekawe. Ten obrazek, ale co dalej? Ta szafa. Moi drodzy, czas nastagli. Także skończymy sobie tutaj w tym momencie gameplaya. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Zostawcie lajka, łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!